słuchacie radia KPX97, nadającego na żywo w ten wspaniały wigilijny wieczór. Świętujmy wszyscy razem przy dźwiękach tych pięknych kolęd. Zabawek Świętego Mikołaja jest zniszczona i nie pracuje. Powtarzam, fabryka nie pracuje. Co? Ale jak? Dlaczego? Dlaczego? Wszystko to przez ogromny balon. Kukin? Czyli nie będzie żadnych prezentów? I to dla nikogo. Szybko, pędziak! Czapka elfa, kredki, wstążka. Pomożemy Mikołajowi zrobić prezenty. Ostrożnie, duchu! Witajcie w fabryce zabawek. Mamy przed sobą mnóstwo pracy. A narzędzia? Tutaj są. Popatrzcie! Śpiący królik. Ja będę pakować. A gdzie twoja czapka? To są rogi Renifera. W takim razie jestem Reniferem. Jak Mikołaj dowie się, skąd odebrać prezenty? Już wiem! Mikołaju! Prezenty są tutaj! Tutaj! A co, jeżeli nas nie znajdzie? Patrz! Nasza fabryka jest najlepsza! Szybko, elfie Tete! Potrzebujemy więcej świateł! Bycie elfem rządzi! Zanieśmy mu te prezenty. Jak? Jesteśmy elfami, nie ośmiornicami.
Puszczaj pomysł! Chyba mam pomysł. Tutaj, pomidorze! Dobry piesek! Nie zdechł pies, tylko przynieś tutaj! Gdzie jest Kolitas? Dobranoc, Kleo. Dobranoc, Pimponie. Dobranoc, Ramono. Dobranoc, Ośmiorniczko. Ciii. I dobranoc dla mnie. Chcę tylko wrócić do łóżka. W nocy zupełnie nie mogłam spać przez potwora. Przez potwora? Tutaj? I teraz boję się ciemności. Tego potwora. Więc opisz mi, jak wyglądał. No, jest jak wąż. Z paszczą, o taką i rogami. To takie straszne. Potworze, bo tym razem to my cię wystraszymy. Weźmy przybornik krawiecki. Ja tam wejdę, bo jestem najstarsza. No dobrze, możecie pójść ze mną. Potwór boi się ciemności, bo nie wie, co w niej siedzi. Skoro nie wie, to czego się boi? Ten potwór naprawdę będzie się bał. Wystraszę go brokatem. I jeszcze... A, nie chodź za mną! Czemu za mną chodzisz? Ten potwór nie ma pojęcia, z kim zadarł. Projektowanie piżam przeciw potworom rządzi!
gotowi? Wow! Wow! No dobrze, potworze, bój się! A, potwór! A, tam jest! Halo? Halo? To ja, Cleo! Spójrz, to twój potwór! Już w porządku. Nareszcie możemy się porządnie wyspać, prawda, Kolitas? Chyba ktoś tu już przestał się bać. Już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Projektantką mody. Się wreszcie zacznie. Tak bardzo chcę zobaczyć deszcz meteorów. Ten deszcz nie jest mokry. To spadające gwiazdy, które lecą przez niebo. A, lecą do ciepłych krajów jak ptaki na zimę? Nie głup, Tasie. Cały czas świecą na niebie. A najlepsze jest to, że spełniają życzenia. Życzenia? Wygląda, jakby miała spełniać życzenia. To jest świetlik. Mały świecący robaczek. Tam! Wow! Kto złapie gwiazdę, mówi życzenie. To będę ja. Nie, ja! Gwiazda. Moja! Chciałbym być rysownikiem. Czy ona się zgadza? Świetnie! Moja! Chcę zostać aktorką. I błyszczeć tak jak ty! Będę aktorką! Będę aktorką! Moja! Chcę być najlepszą perkusistką na świecie! Zabrałam ci gwiazdę, ale złapiesz inną! Jest ich mnóstwo! Gwiazda! Życzenie. Gotowy, kapitanie Kukinie? Spójrz, ile tu jest gwiazd! Tam daleko. Możemy polecieć szybciej, ale jak to działa? To ten przycisk, czy... Kukin! To było odlotowe! Zobacz, jak blisko są teraz gwiazdy! Zanim zaczniemy coś wciskać, musimy przeczytać Kukin! Znacznie fajniej jest improwizować. Bąbelki! Sprawdźmy, kto wybije więcej! Życzenie.
mały krok dla ciebie, ale wielki skok dla rodziny Teletubbies. O, to nie jest takie proste. Poćwiczymy razem? Uj! A teraz poszukajmy gwiazdy. Gwiazda, gwiazda. Cleo, Cleo! Kukin? Była gwiazda. Chyba niczego tu nie ma. Chodźmy, wciąż jeszcze masz szansę. Bycie astronautą rządzi. Marsjanin? Ale super! Witaj! To niesamowite! Życzenie? Zabawa? Więc wypuść gwiazdę, by się spełniło. Zabawa? Nasze życzenia na pewno się spełnią. A w dodatku już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Astronautką! Bajka. Nie mam pojęcia. Jesteś robotem? Ja wiem. Okio! 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 Tak! Gratulacje! Ja! O nie! Ja zgadłam odpowiedź, więc teraz moja kolej. Niedźwiedź? O, potwór! Kwiatek? Może motyl? Estia! Estia! Złotowłosa i trzy niedźwiadki! Kwiatek? Piękna i bestia! Tak! Ale to nie jest bajka. Wiem, ale lubię kwiatki. Nie chcesz się bawić? Co się stało? Nudzi ci się? Może nie lubisz kwiatków? Nie dałyśmy ci żadnej szansy, a też chciałbyś zagrać. Szybko! Pandziak! Kostium! Publika! Sceneria! Wszyscy będziemy grać! Panie i panowie, witam!
Zaraz zobaczycie trzy... cztery małe świnki i wilka. Jestem księżniczką. Nie możesz nią być. Jesteś małą świnką. Jestem księżniczką. Małą świnką. Księżniczką. Świnką. I koniec dyskusji. Mądre. Będziesz wspaniałą świnką. Kto to może być? To pewnie wielki, zły... Ropuch? Już dobrze. Nie jest aż taki zły. O! Może chciałbyś poczęstować się truskawką? On chce się poczęstować świnką. Bo cię pożre. O! O! Otwieraj, otwieraj! Jesteś bezpieczna! Bycie aktorką rządzi! Hej, kwiatki nie jedzą. Sprawdźmy, czy jesteś lepszym kwiatkiem niż świnką. Au! Cześć! A. Zabawa? 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 Nie wchodź na mnie! Muszę siusiu! Siusiu, siusiu, siusiu! Trzymaj! Dłużej nie wytrzymam! Mogę się pobawić? Dzięki ku... Nie? Nie! Nie! Brzydko! Kolitas, pięknie dziś wyglądasz! Mogę pograć? Hmm.
puszczać cię? Daj mi to i mocno się trzymaj. Co to? Cześć wam, pobawi... Nie, tylko nie bateria. Co jest z wami? Szybko, bandziak, peleryna, trykot, maska. Będziemy super bohaterami. Ja chcę być super łotrem. Zawsze mają najlepsze kostiumy. Jestem największym super bohaterem w Cleo Tam. Bat Cleo. Nikt się nie oprze moim bat pałeczkom. A to jest super kukin, który łapie bandytów i to w super tempie. Jeszcze nie znacie moich super mocy. Jestem Podlerina, najgorsza z baletnic. Kapitan Pędzel cię powstrzyma. Wszystko, co namaluję, staje się rzeczywistością. Twoje rysunki mnie nie pokonają. Wiele lat temu wpadłem do ścieków i wyszedłem jako dynomen. Roar! Jak się nazywasz? Mam na imię Kolitas. Nie, to nie imię dla superłotra. Wybierz coś innego. Mogę wybrać? W takim razie Kwiatek. Kwiatek to nie imię dla superłotra. To Kwiatek. Kwiatek i koniec dyskusji. Dzielni superbohaterowie z Cleo Tam, Podlerina, Dinomen i Kwiatek ukradli miejski klejnot. A dzięki niemu możemy rządzić dziećmi na całym świecie. Schowaliśmy go w naszej tajnej kryjówce. W domku na drzewie. Na pewno zaraz go odzyskamy. Prześledźmy nasz plan. Otworzę ich kryjówkę Bad Werble. Pokonają ich moje rysunki stworzone super pędle. I odzyskamy klejnot dzięki super prędkości. Tak! Superbohaterowie nadchodzą. Niech tu przyjdą. Nigdy nas nie pokonają. Potwór! Przyszedł potwór! To super kukin. Nie boję się ich. Nigdy nie dostaną klejnotu. Zatrzymam ich moim tańcem. A ja użyję moich szponów. A ja dam im truskawki. Superbohaterowie też je lubią. Klejnot. Odzyskajmy nasz miejski klejnot. Nigdy nie będzie wasz. Założysz się? Bycie superbohaterem rządzi. Tablet. Dałam go Kwiatkowi. A ja dałam go kapitanowi Pędzlowi. Nikt go nie ma. Bawimy się dalej? Tym razem ja chcę być super łotrem. Yeah! Tak! A najlepiej
najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Super bohaterką! Tak! Wow! Plakat do szkolnego przedstawienia Maripi! Wygląda małpastycznie! Przybyło akrylowe wsparcie! Tak, farba! Do malowania! Prędko! Zanim Maripi wróci z próby! Namaluję kwiatki. Mogą być stokrotki? Tak, jasne. A tulipany? Tak, tulipany też. A róże? Tak. I fiołki? Możesz namalować każdy kwiat, który chcesz. Dyczo! Malowanie jest świetne! Tak, malowanie! Stopa? Kukin utknął w wiaderku! O, to wcale nie chcę zejść. Spróbujmy! Nie, stopa! Cóż, to całkiem oryginalny bucik. Dalej! Złaś! A Maripi jest ubrana w piękną sukienkę z kolekcji Prawdziwa Gwiazda Szkolnego Przedstawienia. Moja kariera? Moje życie, a mam tylko 6 lat! Uspokój się i poszukaj pozytywów. Ładnie ci w niebieskim. Przedstawienie już po południu, a moje włosy i sukienka są niebieskie. Co mam teraz zrobić? Zagrać chmurę czy smerfetkę? Szybko! Pandziak! Szczotka! Lusterko! Suszarka! Za chwilę znów będziesz piękna! Maripi, czy wiesz, co to oznacza? Moja przyszłość utonęła właśnie w puszce farby! Racja! Straszny tu bałagan, ale zaraz to naprawimy! Prędko! Przysuń fotel! Co zamierzasz zrobić? Zaufaj mi! Wow! Witaj w salonie piękności Cleo. To znaczy salonie Cleo i Kukina. Przynieś trochę wody, proszę. Woda nie za gorąca? Zgaduję, że raczej nie. Czy życzy sobie pani czegoś jeszcze? Może jakieś czasopismo? Dobry pomysł! Teraz to prawdziwy salon piękności. A tutaj zielony! Pięknie, ale żółty jest lepszy. Zielony. Żółty. Zielony. A ja wolę różowy. Brudne. Brudne, brudne, brudne. I już. Hej! O, twoje włosy strasznie się splątały. Poproszę odżywkę. Kolejny tulipan. Tulipan. Ej! Maluj po plakacie! Ta-da! Żartujesz sobie? Nie wyszłabym tak nawet na własne podwórko. Thank you.
Jesteś bardzo wymagającą klientką i nie wiem, czy ci się to spodoba. Ale teraz wyglądam tak prześlicznie. Robienie ludzi na bóstwo rządzi! Patrz, patrz! Co? Czy to fan przyszedł mnie odwiedzić? Zrobiliście plakat! Jest wspaniały! Jeszcze chwilka. Gotowe. Dziękuję. Jesteście największymi fanami. A najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Fryzjerką! Najważniejsza rzecz na imprezie – muzyka! Zatańczymy do mojej muzyki. Nie bądź taki uparty, chodź do mnie i nie waż się nic zmieniać. Bez muzyki. Nasz własny zespół. Thank you.
Grajmy tak, jak dyryguje duch. Wybaczysz mi. Co zrobić, kiedy kwiatek źle się czuje? Posadzić go? Fascynujące. Spójrzcie na te odłamki. Takie... To był jego dom. Szkoda, że nie może odrosnąć jak ogon jaszczurki. Nowy dom! To twój nowy dom. Zobacz, ilu masz tu przyjaciół. Ogrodnicy, do doniczek! A ty pilnuj kwiatka, Kolitas. Wybieram słonecznik, bo rośnie w stronę słońca. A ty, który kwiat? Pimpam! Lalki nie rosną w ogrodzie, tylko są na półkach w sklepie. Wybierz kwiat. Tu jest byczo! To naprawdę fajne miejsce! Jest tu słońce, woda i cień! Podoba ci się? Jasne, że tak! To jak życie w parku rozrywki, ale dla kwiatów! I są te mrówki! Cześć! To moja przyjaciółka, tak jak ty. Ma na imię Kwiatek. Tak, to piękne imię. Ogrodnicy, pora na sadzenie! Łopatka! Słonecznik! Konewka! Chyba bardzo chciało mu się bić. Więcej? Łopatka! Słonecznik! Konewka! Łopatka! Słonecznik! Konewka! Łopatka! Słonecznik! Konewka! Łopatka! Słonecznik! Kukin! Proszę, zaopiekuj się nim. Nie rób tego. Nie możesz podgryzać liści. Rozmawiasz z mrówkami?
super! Spójrzcie na te kwiaty. Będą przepięknie pachnieć. Wyjdź! Już! No dalej! Mamy jeszcze mnóstwo kwiatów do posadzenia! Bycie ogrodnikiem rządzi! Podoba ci się tutaj? O? Zagrajmy! Piłka! Ale super! Grajmy dalej! Zwłaszcza, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę! Ogrodnikiem! Albo szklarzem! Ale Halloween jest śmieszno-straszne, nie straszne-straszne. Widzisz? Śmieszne. Kochani, dom strachów jest zrujnowany. Co teraz zrobimy? Szybko, pędziak! Kapelusz? Miotła? Kociołek! Halloween to przecież noc pełna magii! A ona sprawi, że ten dom będzie najstraszniejszy na świecie! Jak? Właśnie tak! Wow! Co za potwór! O tobie mówię, pomidorze! A ty jesteś... żabą? Ale to Halloween! Jesteś drakukinulą!
dobrze, wiedźmy. Już czas! Rzucimy czar upiorności i dom stanie się bardzo straszny. Ho, 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 ho. Teraz dodamy ślinę psa, żabi smark oraz najważniejszy ze składników, ducha Halloween. Wow! Hi, 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 hi. Czekaj, dodajmy kwiaty dla ładnego zapachu. Czas na magiczne zaklęcie. Hokus pokus, lokus brzdęk, z kotła się dobywa jęk. Z kotła słychać bulgotanie, zaraz wywar tu powstanie. Ucho kota, skrzydło wrony, ten dom będzie nawiedzony. Wiedźmy i draku Kinulo, musimy udekorować dom. Bycie wiedźmą rządzi. Chodź, Kukinie! Zaraz rzucamy kolejne zaklęcie. Kukinie? Ale fajna sztuczka. Co za ekscytująca noc! I już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Dobrą wiedźmą! Pelusin? 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 Pelusin! Nigdy wcześniej nie widziałam tych drzwi. Pelusin? Jestem tutaj! Chodźcie! Tu jest super! Piłka! No chodźcie! Szybko, pandziak! Kask, latarka, manierka! Sprowadzimy Pelusina z powrotem. Pelusinie, gdzie jesteś? Halo? 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 Czy to było echo? Nie jestem echem, tylko Pelusinem. Pelusin! Jestem tutaj! Jestem tutaj! Jestem tutaj!
Chyba nie. Pelusin! Wejdźcie dalej! Tutaj jest świetnie! To jest skarb! Skarb? Skarb? Wow, zgubiłam je rok temu. Co one tu robią? Piłka! To nie jest piłka. Słuchajcie, musicie to zobaczyć. Musicie to zobaczyć. Musicie to zobaczyć. Poszukajmy twojej piłki. Wskakujcie do wagoników. Wow. Wow. To jaskinia. Jaskinia. Odkrywanie jaskiń rządzi. Najwspanialsza rzecz ze wszystkich najwspanialszych rzeczy na świecie! Piłka! Gramy! 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 A najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Speleologiem! Hola! Czy jeszcze daleko? Dotarliśmy! Rozbijmy obóz! Tutaj! Jest tak pięknie! To deszcz jedzenia! I kolczyków. Jabłko. Narobiłam
narobiłeś szkód w warzywniku. Musimy je naprawić. Pomidor. Co? Chcesz się pobawić w chowanego? Na pomidorowej grządce jest jakiś duch. I zjadł twoje jabłko. Wszystko to zrozumiałaś? Tyczo, ale w pomidorach jest duch. Czy wiecie, co to oznacza? Ta, ja dzisiaj śpię w domu. Nie! Na tej grządce czai się tajemnica. I wspólnie na pewno ją rozwiążemy. Czas na zabawę! Szybko, pandziak! Nie, nie to! Ani to! Już mam! Bierzcie gogle! Kombinezony, pułapki na duchy! Chcieliście przygody, prawda? Przygotujcie się, bo zaraz będziemy łowcami duchów! Dobry łowca duchów nigdy niczego się nie boi! Nawet ciemności? Może ciemności... Ale teraz mamy naszą misję! Odnaleźć tego ducha! Wygląda jak zwyczajna grządka, na której rosną pomidory. Nie duchy. Nie ma żadnego ducha jedzącego jabłka. To był wiatr. Byczo. Tak, naprawdę byczo. To duch. Dałaś się nabrać. To jest duch. Naprawdę istnieje. I zaraz się o tym przekonamy. Nadgryzione jabłko kukina. Jestem najlepszym łowcą duchów. Ten duch ma naprawdę wielkie zęby. Pomidor! To prawda. Spójrzcie na ten ślad. To jego kula i łańcuch. Coś się tam ukrywa, ale my to złapiemy. Łapcie kijki. Trzymam. Trzymam. Bycie łowcą duchów rządzi. Jesteśmy łowcami duchów. O, chyba coś czuję. To duch. To naprawdę ciężkie. Pomóżcie mi. Pewnie zjadł mnóstwo pomidorów. Prędko, pułapka na duchy. Gotowi? Raz, dwa i trzy. Już wystarczy. Zobaczmy, kim jest ten skaczący duch. To duch królika! Przerażający. Wygląda jak zwykły biały królik. To nie duch. Chociaż go przypomina. On chciał pomidoru. Możemy go zatrzymać? Powinniśmy go nazwać. Może niech będzie Jesienka! Nie! Pędzel! Kukin? Chcesz nazwać królika Kukin? Kukinie? Chwileczkę, on już ma imię. Powiedział mi, że nazywa się... Duch. Ale super! Duch! A najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Ło!